Czepiela. Zapraszamy na wspólne malowanie akwarelowe pejzażu, który widzicie już na ekranie. Ten pejzaż wysłaliśmy na stronę główną naszego Facebooka. Na naszym fanpage'u znajdziecie go, gdybyście chcieli podglądnąć go w trochę lepszej jakości i trochę bardziej z bliska. Myślę, że to może pomóc Wam w jego malowaniu. Witamy serdecznie wszystkich. Przygotujcie akwarele. Przygotujcie też różne pędzelki. Możecie przygotować też gąbeczkę. To może być kawałek gąbeczki, dosłownie kawałeczek gąbeczki, na przykład takiej do mycia naczyń. Chyba, że macie takie gąbeczki okrągłe właśnie do celów plastycznych albo kosmetycznych. Jeżeli nie macie gąbeczki, to może być równie dobrze pędzel szczeciniasty, a w ostateczności własna dłoń zmoczona wodą. Pokażemy Wam ponownie dzisiaj, jak używać spryskiwacza w akwareli. Polecamy takie małe spryskiwacze. Można w różnych drogeriach zakupić. Bardzo, bardzo fajna rzecz w akwareli. Oczywiście przyda się ołówek, ponieważ zaczniemy już za chwilkę od szkicu do dzisiejszego rysunku, do dzisiejszej akwareli. Właściwie od rysunku zaczniemy, skończymy na akwareli. My będziemy używać dzisiaj pędzli naturalnych i syntetycznych. Naturalne pędzle to pędzel Winsor & Newton z wiewiórki, pędzel z końskiego włosia. Te pędzle bardzo ładnie się rozcapiżają, o na przykład w ten sposób. I dużo efektów będziemy dzisiaj takim stworem robić właśnie. Także taki pędzelek się przyda. Bardzo polecam też na przykład takie pędzle, tak zwane ławkowce z marketów budowlanych. Świetne pędzle do różnych efektów specjalnych, właśnie takich jak nasze dzisiejsze drzewo. No i z pędzli to chyba wyczerpałem już nasz arsenał. Słuchajcie, najważniejsza sprawa, kiedy malujemy drzewa, które nie są łatwym tematem, dlatego je ćwiczymy. One nie są łatwym tematem, jak myślisz, Daria, dlaczego? Ach, dlatego, że z jednej strony tutaj kusi nas bardzo, aby oddać każdy detal, każdy listek i po prostu możemy zamęczyć taką pracę. A z drugiej strony możemy zbytnio uprościć. I tak jak wspominałeś dzisiaj rano, zamiast jakichś bardziej nieregularnych form, to zrobić okrągłe, trójkątne czy zbyt prostokątne. Tak, ale malowanie drzew zachęca nas też przede wszystkim do przedobrzenia z detalami, a przy akwareli przeważnie to nie jest zbyt dobre. Jako dowód pokażę Wam trzy wersje tego drzewa, które dzisiaj namalowałem. To jest wersja, z której jestem względnie zadowolony. Nie powiem, co ciekawe, to była pierwsza. Wersja. Nie powiem, że jestem nią zachwycony, ale okazała się być wizualnie najlepsza. Wiecie dlaczego? Ponieważ uprościłem tutaj masę elementów. Te drobne listeczki, których tutaj są jakieś dziesiątki tysięcy, zlałem tak naprawdę w większe plamy. Uprościłem wiele w tym drzewie, spłaszczyłem wiele w tym drzewie. I bardzo ważne, pokażemy zaraz, jak będziemy malować prześwity. Tutaj te prześwity są bardzo ważne, ich nawet więcej zrobimy niż na tej wersji. A później zacząłem eksperymentować, żeby Wam pokazać, że warto eksperymentować, choćby po to, żeby się przekonać, że idziemy w złym kierunku. Sprawdziłem, co się stanie, jeżeli pokażemy więcej detali. Jeżeli to drzewo będziemy się starać namalować tak włochate, w cudzysłowie, jak tamto. Więc zacząłem dodawać detali i drzewo zupełnie się rozwaliło, rozsypało. Nie podoba mi się ten efekt. Zdecydowanie bardziej wolę to drzewo w pewnym zmiękczeniu i w pewnym uproszczeniu. Polecam Wam takie wielokrotne podejścia do jednego tematu. One chyba uczą więcej niż nawet częste malowanie, ale pojedyncze różnych tematów. Jeżeli wracamy do jakiegoś tematu, to mamy szansę rozpracować, co było dobrą decyzją, a co nie. Jeżeli robimy tylko jedną wersję, no to nie wiemy. Tak jak ja nie wiedziałem, czy to jest dobra wersja, czy niekoniecznie. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Malowanie to wyzwanie. I tak jak powiedziała to pani Agnieszka, zaczynajmy nasze wyzwanie.
Daria, pozwolisz, że ja zrobię szkic? Ja jestem taki szkicowy facet, więc lubię robić szkice. Słuchajcie, zróbmy sobie przede wszystkim linię horyzontu, to jeszcze nie horyzont. Krawędź tej łąki, ona nie musi być aż tak równa, jak ją narysowałem, może być troszeczkę bardziej swobodna. Od tej linii zaczniemy, a horyzont swoją drogą już za chwilkę naniesiemy, on będzie trochę wyżej. Tam jest brzeg morza lub jeziora, szczerze mówiąc nawet nie wiem. I tutaj dobra sztuczka, jeżeli chcecie rysować równą linię, wykorzystujecie palec jako taką przystawkę do kartki. Widzicie, ja to tak robię, tutaj mam zaczepiony palec, przystawiam ołówek i jeżeli tylko zrobimy to w miarę sztywnymi palcami, to wyjdzie nam bardzo, bardzo równa i pozioma linia. Ja specjalnie nie rysuję ich mocnych, więc nie wpadajcie w panikę, że ich nie widać, może dostatecznie. One tak naprawdę, tutaj troszkę poprawiłem, one tak naprawdę tylko orientacyjnie i tylko delikatnie nam będą pomagać. To, co jeszcze naszkicujemy, to pień drzewa. Pień drzewa z konarami, ale bez liści. Dlaczego? Dlatego, że zarysy gałęzi, tam gdzie je widać, wskażą nam miejsca, w których nie będziemy zamalowywać. Bo gdybyśmy zaciapkali całe to drzewo farbą, to ono zrobi się strasznie ciężkie, zrobi się nieprzejrzyste i straci tą swoją lekkość i ażurowość, którą tutaj jednak ma. My będziemy zmierzać do efektu troszeczkę jak przez zmrużone oczy, przez rozostrzony obraz. To jest w ogóle bardzo dobre podejście w akwareli. Jeżeli coś malujecie ze zdjęcia albo z natury, to rozostrz się oczy i zobaczcie, co się dzieje z obrazem przed wami, co się zlewa w plamy, gdzie widać jakieś prześwity. Takie rozostrzenie pomaga też dostrzec lepiej rozkład świateł i cień. Bardzo sprytna, bardzo dobra metoda. Op. Ołówek już podniesiony. Słuchajcie, w złotym podziale mniej więcej, czyli nie na środku, ale troszkę bardziej na prawo, naszkicujemy sobie pień naszego drzewa. Polecam Wam przyłożyć ołówek bokiem i dosyć mocną kreską, bo pnia tego drzewa za wiele nie zasłania. Ono dopiero wyżej, pień dopiero wyżej będzie się chował pomiędzy jasnymi liśćmi. Takimi zdecydowanymi pociągnięciami. O, właśnie. Zaznaczymy sobie gałęzie. One tutaj są bardzo charakterystyczne, bardzo giętkie, dosyć długie, z takimi lekkimi podwinięciami na końcach i spływają aż do poziomu łąki. Dosyć wysoko sięgają. Na koniuszkach są zdecydowanie cieńsze, delikatne. No i nie wszędzie są widoczne, także nie będziemy ich rysować wszędzie mocno, bo w pewnych miejscach one po prostu znikają za jaśniejszymi liśćmi. Pamiętajcie o tym, o czym Daria wspominała, żeby drzewo zachowało jednak pewną nieregularność, żeby nie zrobiło się zbyt, jak to powiedzieć, zbyt geometryczne, zbyt idealnie kuliste. Polecam Wam nawet zrobić je troszkę bardziej nieregularne i asymetryczne niż jest w rzeczywistości. Ja chyba za często akcentuję na pierwszą sylabę. Mam czasami takie wrażenie asymetryczne. To chyba po polsku bardziej powinno być asymetryczne. Ale to nie jest polskie. Bo to nie jest polskie słowo, czyli dobrze akcentuję. Tak, bo to nie jest polski wyraz, więc asymetryczne. Ale akcentuję wtedy, kiedy chcę podkreślić tak, że jestem przejęty jakimś faktem rysunkowym albo malarskim. A tak zapytam z ciekawości, czy radzisz w takiej sytuacji też zaznaczać sobie takie plamy, główne podziały, tak jak robiliśmy to na mniejszych drzewach, czy właśnie
już przy większym szkicu raczej tego unikać, aby nie konkurowało to potem z farbą. Masz na myśli, żeby zaznaczać tak, jakimiś tak, kulami? Tak, tak. Nie. Tutaj bym nie zaznaczał kulami, ani jakimiś takimi uproszczonymi kształtami, dlatego że będziemy już nanosić te ślady bezpośrednio, bezpośrednio z pędzla. Chociaż jeżeli ktoś by chciał sobie zrobić jakiś taki lekki kontur, bo czuje, że będzie się czuł pewniej, to niech robi. Słuchajcie, każdy ma swoją metodę i to jest najważniejsze. I do tego Was zachęcam, żeby szukać swoich sposobów na rysowanie różnych rzeczy i na szkicowanie i na malowanie. Mamy zarys morza, ono będzie tam. Tak, ja już troszeczkę poprawię, żebyście widzieli, bo na ekranach może to być trochę słabiej widoczne. Zróbmy sobie delikatne zarysy chmur, dlatego że będziemy zaraz malować gładkie tło i to będzie w sumie lekcja w lekcji, bo opowiem Wam jak w pionie, bo to jest bardzo ważne, żeby ustawić sobie kartkę w pionie. Wtedy zdecydowanie łatwiej i lepiej wychodzą duże, gładkie powierzchnie. Także jeżeli macie tylko możliwość, nawet nie musi być w pionie, to może być jakiś delikatny skos, ale nie poziom, bo będzie po prostu trudniej zrobić to w poziomie. To polecam oprzeć nawet deskę czy szkicownik, w którym malujecie. My dzisiaj malujemy na papierze Palazzo, który bardzo lubię. Ten akurat ma 50% bawełny. Świetny papier, bardzo przyjazny do pracy, tak bym powiedział. Dobrze, szkic gotowy. Słuchajcie, zmieszajmy sobie dużo, naprawdę dużo koloru, który będzie nam potrzebny do namalowania nieba. Proponuję, żebyście użyli do tego grubego pędzla, możliwie najgrubszego, jaki macie, żebyście użyli do tego ultramaryny, odrobiny czerwieni, jakiegoś minimalnego dodatku ugru albo sieny palonej. To zawsze jest wskazane takie leciutkie ocieplenie nieba, żeby ono nie było tylko niebieskie. To niebo jest po prostu lekko szare. I pamiętajcie o tym, żeby leciutko zaszarzać niebo, że niebo zawsze jakiś procent szarości w sobie ma. Ja już pokażę najważniejsze przy malowaniu dużych, gładkich powierzchni, czy to zupełnie na gładko, czy z jakimś przejściem tonalnym od jaśniejszego do ciemniejszego, ale najważniejsze jest to, żeby mieć dużo, dużo wody i farby na pędzlu, ponieważ ta mokra warstwa, która będzie na naszym papierze, ja już tutaj męczę kamerę, żeby pokazać Wam, o właśnie, ile ja mam farby na palecie rozrobionej. Zobaczcie, ja sobie robię naprawdę spore jeziorko koloru. Tutaj troszeczkę jeszcze różu dodaję, troszkę błękitu. Myślę, że coś takiego będzie dobrze, czyli na pierwszy rzut oka wygląda to jak troszkę zbrudzony błękit, ale jeżeli nałożymy go cieniej, tak jak planujemy go nałożyć, powinien być bardzo dobry. Nawet myślę, że jeszcze troszkę więcej się go nam przyda. I pędzel, kiedy malujemy duże powierzchnie, musi być naprawdę opity farbą. On, no jak schlapniemy, może nie powinien nam rozlewać farby po stopach albo po biurku, ale powinien być maksymalnie farbą opity, tym bardziej, że będziemy malować dosyć dużą powierzchnię. Jeszcze sobie zrobimy takie ćwiczenia z malowania powierzchni na gładko, z malowania z przejściem tonalnym. To jest umiejętność, którą po prostu trzeba ćwiczyć, tak jak muzyk ćwiczy gamy, tak my powinniśmy ćwiczyć zamalowywanie dużych powierzchni papieru na gładko lub z przejściem kolorystycznym. Także na pewno jeszcze takie ćwiczenie będziemy sobie robić. No a dzisiaj jest jego początek. Bardzo dobrze jest mieć karteczkę, no właśnie, na której będziemy mogli sprawdzić, czy kolor, który wymieszaliśmy, jest adekwatny do tego, co potrzebujemy. Wyszedł troszkę bardziej fioletowy, prawda? Troszeczkę, tak. Może dodamy troszkę turkusu do niego. Tak, to jeżeli chcesz taki sam kolor, to tak, to oczywiście nie ma. Ten też jest bardzo ładny. Też jest ładny. Nie ma aż takiego znaczenia, czy on będzie identyczny w 100% czy nie, ale żeby ćwiczyć mieszanie koloru, możemy tak
właśnie spróbować. Ok, myślę, że jest super. Nie będziemy góry papieru moczyć, po prostu pojedziemy sobie od góry w dół. I teraz ja zrobię zbliżenie na naszą akwarelę, po to, tylko tutaj troszkę walczę, bo mamy inny statyw, żeby światło było na drugim. Wybaczcie. Ok, mamy zbliżenie na akwarelę. Pokażę Wam, jak malować taką dużą, gładką plamę, zaczynając od góry, bo tak właśnie zaczniemy. To, co jest ważne po pierwsze, to pędzel maksymalnie opity farbą i wodą. I starajcie się trzymać pędzel płasko i będziemy robić takie pociągnięcia. I tutaj taka jedna uwaga. Wjedziemy częściowo na drzewo. Może nie zamalujemy go całego, ale wjedziemy błękitem na drzewo. Dlatego, że większość jego konarów i tak jest ciemniejsza niż niebo, prawda? Tak. Nawet mam wrażenie, że te żółte, one wydają się jaśniejsze, ale tylko dlatego, że są na ciemnym tle. Nawet mam wrażenie, że te ugrowe, takie złote miejsca są i tak troszkę ciemniejsze niż błękit nieba. To w każdym razie wyszło mi, kiedy robiłem te trzy wcześniejsze wersje. Słuchajcie, i teraz cała sztuka zamalowania dużej powierzchni gładko to zrobić sobie ten pierwszy ślad i skapać na niego trochę farby, tak żeby powstała taka wyraźna granica, taka wyraźna linia wody. Widzicie, ta linia, ładnie nazywana linią życia w akwareli, ona pomaga nam malować spokojnie i równo kolejne warstwy i z kolejnych warstw malowanych pędzlem właśnie ustawionym poziomo budować dosyć równą powierzchnię i to do tego niezbędne jest, aby farba zciekała w dół, czyli niezbędne jest malowanie pod lekkim pionem albo w ogóle w pionie. Czyli grawitacja. Grawitacja jest naszą przyjaciółką w akwareli. Kiedyś myślałem, jak zaczynałem malować akwarelą, że nie, że akwarelą nie można malować pionowo, bo przecież wszystko nam będzie spływać. I właśnie o to chodzi, żeby nam spływało. Oczywiście w sposób kontrolowany. Jeżeli chcecie, to możecie nawet śmiało upuszczać jakieś kleksiki wody. Tutaj nawet wyżej, to w niczym nie będzie szkodziło, bo to cały czas jest jeszcze mokra powierzchnia. I teraz będziemy chcieli troszkę jaśniej malować. Wiecie, co zrobimy? Zanurzymy pędzel w wodzie i dodamy sobie troszkę wody na paletę do tego jeziorka farby, które zrobiliśmy. Schlapniemy pędzel, żeby on nie był za mokry, bo nie chcemy, żeby był zbyt mokry. I takim trochę rozcieńczonym znowuż dotkniemy naszego papieru. Tutaj możemy śmiało, tak jak Wam wspominałem, na drzewo sobie wejść. Pamiętajcie cały czas, żeby na pędzlu było sporo wody, bo kiedy jej jest za mało, kiedy nie ma tej linii życia w akwareli, to wtedy powstają smugi, powstają niedobre historie, które czasami są przydatne, ale jeżeli chcemy na gładko zamalować powierzchnię akwareli, to niekoniecznie chcemy. I teraz ja przycisnę pędzel troszkę mocniej. On wtedy zbiera troszkę więcej farby, bo tu zbliżamy się do obłoków i w ogóle nad nimi niebo robi się troszeczkę jaśniejsze. Widzicie, powstała taka smuga. Ja mogę ją oczywiście jeszcze jakoś modyfikować, jakbym chciał. Mogę tam troszkę wjechać pędzlem wyżej. Niebo na tym zdjęciu i tak nie jest idealnie gładkie, więc nie musimy aż tak bardzo, bardzo przesadnie się starać. Ja teraz zdjąłem troszkę farby z pędzla. Zanurzyłem go po prostu w wodzie i maluję już trochę jaśniejszą warstwą. Troszkę jaśniejszą wersją. Zawsze ważne, żeby po zanurzeniu i lekkim spłukaniu pędzla odsączyć nadmiar wody o krawędź słoika, ewentualnie o szmatkę. I tu w tej chwili możemy już obmalować nasze obłoki. I zaraz przygotujemy sobie czysty, zmoczony pędzel, ponieważ będziemy takie jakieś koniki nad obłokami jaśniejsze mogą zostać, ponieważ będziemy zmiękczać krawędzie niektórych obłoków. Zaraz Wam pokażę. Czystą wodą po prostu będziemy to robić. Chcesz, Daria, sobie coś takiego
zdziałać. Tak. Słuchajcie, bierzemy pędzel czysty, moczymy go, wycieramy prawie do sucha i teraz rozcieramy niektóre krawędzie, rozmalowujemy niektóre krawędzie, zobaczycie, nawet, o właśnie, tak, nawet możesz, nawet, już pokażę, nawet możesz, zobacz, tak troszeczkę ściągnąć tę farbę w dół, o, w ten sposób. Tak, dlatego zmiękczamy troszeczkę krawędzie obłoków, ponieważ one są daleko, one są hen daleko od nas i w akwareli wszystko co ostre, co nadmiernie ostre ma tendencję do wychodzenia na pierwszy plan. Oczywiście nie musimy wszystkich tak bardzo zmiękczać, zawsze możemy użyć też ręcznika papierowego i po prostu ściągnąć farbę z powierzchni papieru. Ja nawet gdzieś celowo troszeczkę ją jeszcze przyciemnię. Papier jest teraz lekko mokry, więc te krawędzie i tak nie wyjdą aż tak bardzo ostre, ale możemy jakiś fragment lekko również zaakcentować w ten sposób. Czyli tak dół teraz będziesz chciała tak bardziej przyciemnić, tak? Pod tak, chmurami? Teraz będziemy robili cień pod chmurami. Ja już Wam pokażę na zdjęciu, jak on wygląda, bo właściwie nasza praca tutaj. Mamy taki bardziej fioletowy cień pod chmurami i żeby on wyszedł dobrze, żeby dobrze wyglądał na naszej akwareli, nałożymy sobie teraz trochę samej wody. Przyda się czysty pędzel do nałożenia wody. Ja może dam Wam chwilkę czasu na spokojne domalowanie tego, a nam przyniosę czystą wodę. Słuchajcie, pobawimy się teraz troszkę chmurami, zmoczymy je częściowo, właściwie w większości je zmoczymy, już pokazuję, czystym pędzlem moczę powierzchnię chmur praktycznie do styku z morzem, za drzewem również, czyli przejeżdżam przez drzewo pędzlem i już znajdę właściwy pędzel, jest. Słuchajcie, do tego koloru, którym malowaliśmy niebo, dodajcie sobie troszeczkę różu lub fioletu. Chodzi o to, żeby on trochę bardziej sfioleciowiał, mówiąc dziwnym językiem, żeby był bardziej fioletowy. I teraz będziemy dodawać kilka takich smug. Możemy zacząć od smug, to będą cienie pod chmurami. Daria, proszę bardzo, chcesz takimi zamaszystymi ruchami, samym koniuszkiem pędzla. O, właśnie tak, bardzo dobrze. I kilka takich też możesz punktów. To wyżej też? Tak, wyżej też, bo chcemy zrobić takie cienie przy chmurach niektórych. Możecie podglądać. O, właśnie tak. Bardzo dobrze, niech to sobie cieknie, bo i tak chcemy, żeby zciekło trochę niżej. Tak naprawdę tym fioletem dojdziemy sobie do linii morza. Możemy go chyba troszeczkę ocieplić. Masz wrażenie, że on się tam troszeczkę ociepli? Tak. Odrobinkę sieny albo ugru. Mhm. Tu jest siena palona? Nie palona. To może być ugier. Co tu jest ugier? Odrobineczkę oczywiście, żeby nam się to nie zrobiło zupełnie brązowe. Mhm. Próbka, tak, właśnie... tak, papier do próbek spadł, jest tutaj. Właśnie. Robimy próbkę. Tak.
No, może troszkę za ciemny. Może troszkę za bardzo fioletowy. Nie, 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 on nie był za ciemny, bo on rozjaśnieje dwukrotnie, jak wyschnie. Nie, 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 on nie był za ciemny, wiesz? Okay. Możesz. No. Zobaczmy. Zobacz. Nie, teraz jest za jasny. Pamiętajcie, że akwarele jaśnieją, kiedy wysychają, także śmiało można malować zawsze troszeczkę ciemniejszym kolorem. Myślę, że coś takiego. Wjedziemy również za drzewo, bo zanim chcemy też mieć jednak kolory chmur i nieba. Jeszcze dodam jakąś troszkę ciemną. Już wyschło? Wyschło. To wszystko naprawdę nam bardzo rozjaśnieje, kiedy wyschnie. Także nie bójcie się. Czasami dać troszkę ciemniejszą farbę. Można też ręcznikiem papierowym tutaj przy tych chmurach podziałać, zebrać troszeczkę koloru. Dobrze, chwilka dla Was, żebyście nie musieli się spieszyć. My w międzyczasie zerkniemy na Wasze ewentualne pytania. A widzę, że pytań chyba nie ma. Na razie wszyscy w skupieniu malują. To co teraz? Łąka czy drzewo? Proponuję, żebyśmy teraz zrobili sobie łąkę, bo znacznie lepiej maluje się drzewo, jak mamy punkt odniesienia łąki. Właściwie może, bo idziemy sobie cały czas w dół po kolei, od nieba aż do łąki. Słuchajcie, może to będzie błękit paryski lub cyjanowy, ogólnie mniej fioletowy, zdecydowanie bardziej chłodny, turkusowy kolor. O, piękne takie białe rozświetlenia zostały. Tak, ja nawet paznokciem jeszcze teraz troszeczkę, kilka smug takich jaśniejszych wydrapię, żeby dostać efekt takiego połysku na powierzchni wody. Ona niżej łapie troszeczkę tego fioletu, który był u góry. Tobie już dam pędzel, to się na łące wyżejesz. Tam są jeszcze wzgórza gdzieś na drugim brzegu, więc ja je też troszeczkę jeszcze błękitem przejadę. Słuchajcie, zmieszamy sobie teraz ciepły kolor. Tak naprawdę będzie nam potrzebne dużo żółtego chromowego, ewentualnie ugru. Zmieszamy taką bardzo słoneczną zieleń, ponieważ w akwareli zawsze malujemy najpierw światła. Możesz jeszcze spokojnie tamtej zieleni troszkę dobrać. Czy sugerowałbyś, żeby malować jakby tak warstwami, najpierw żółcie, a potem, aby uzyskać efekt kwiatów, jakby podziurawić je? Najpierw malujemy tak, bardziej żółto, tak. Dokładnie, tylko nie za bardzo na morze, ale wiesz, możesz to spokojnie całe zamalować. Chcemy, nie chcemy białych dziur,
kładziemy kolor teraz, to jest bardzo ważne, o właśnie, w ten sposób, bo malujemy najjaśniejszy fragment tej łąki, czyli żółte mlecze. Oczywiście też nie będziemy malować pojedynczych kwiatków później. I myślę, że schodząc tutaj na dół możesz spokojnie... albo dobra, zostawmy na razie tak, niech to sobie wyschnie. Dopóki jest mokre, to proponuję, żebyśmy zmieszali takie dwa bardzo ciemne zielono-błękitne, taki bardzo ciemny zielono-błękit, czyli może to być ultramaryna lub błękit jakikolwiek z odrobinką ugru albo żółcieni. I to da nam bardzo ciemną zieleń. I dopóki mamy mokrą warstewkę tejże właśnie łąki, to dodamy takie, tak jak na chmurach, takimi dwoma cienkimi paseczkami. Już chyba troszkę wyschła, więc ja ją, ja ją zmoczę. Właśnie sucha. Proszę. Mamy też spryskiwacz, zawsze można go użyć. Musisz... Jeszcze raz? Tak. Troszkę więcej dodamy. Myślę, że tutaj... Okej, już nic z tym nie zrobimy, niech tak zostanie. I też teraz delikatnie dodam te krzewy. Tak, ale krzewy proponuję dodać palcem. Ewentualnie zrobić plamkę paznokciem, rozetrzeć farbę. Dobra. I za chwilkę dodamy sobie pień. Sam pień i fragment konarów pod nim, po czym zajmiemy się koroną naszego drzewa. Chwilka dla Was, żebyście spokojnie doszli do tego momentu, w którym my jesteśmy. Ja myślę, że można jeszcze trochę nasycić ten kolor. Nie musimy tej łąki robić w końcu takiej samej. Sprytna metoda na wykorzystanie faktury papieru to przyłożenie pędzla na płasko bokiem. Szybkie bardzo przejechanie. Widzicie, w ten sposób dostaniemy od razu... Chcesz sobie tak, takiego... Można to połączyć jeszcze z takimi drobniejszymi fragmentami. Można równie dobrze prysnąć gdzieś spryskiwaczem, on da efekt takich dziurek. No i przede wszystkim farba zacznie troszkę żyć, zacznie spływać sobie na tej łące. O, widzicie, ona nagle sama rusza w dół, kiedy przekroczymy pewien taki, taką ilość wody na papierze. I łąka zacznie sama się malować. Czy takim pędzlem można jeszcze... Ależ spróbuj, oczywiście. Takim szczeciniakiem można bardzo ciekawe rzeczy jeszcze zdziałać. Jeszcze do tej łąki wrócimy później. Na razie proponuję ją, ją zostawić. Dodaliśmy ją teraz, ponieważ ona zrobi nam taką bazę dla drzewa. Malowanie samego drzewa wiszącego nad bielą jest po prostu niewygodne. Jakoś dziwnie się maluje i to źle wygląda. Słuchajcie, tak jak wspominałem, tylko teraz troszeczkę musimy poczekać, bo spryskałem to fragment
pnia spryskiwaczem, ale wytrę go trochę. Otóż to szmatką. Teraz, żeby w naszej pracy pojawił się kontrast, zmieszamy sobie bardzo ciemny brąz, czyli brąz plus na przykład ultramaryna albo jakikolwiek inny błękit. Proponuję takim dosyć suchym pędzlem to robić, wtedy kolor jest bardziej intensywny. I dynamicznymi pociągnięciami wymalujemy sobie konary. Przede wszystkim na samym dole, ponieważ te wyższe, one będą się częściowo chować w liściach i tam wyżej też nie chcemy sobie później za bardzo rozmalować tych ciemnych konarów, żeby nie zrobiło się zbyt dużo brudu. Także sam dół, tylko sam dół. Dobra, na górze zaraz je sobie będziemy dodawać. Na razie nam to wystarczy. Skorzystam z tego, że tu jest mokro i troszeczkę. Przyciemnię cień pod drzewem. Suszarką do włosów można podsuszyć, ale nie było tej wody aż tyle. Chwilka dla Was, żebyście spokojnie sobie domalowali konary. Damy sobie teraz, pokażę moją poprzednią akwarelę, takie plamy światła. Z reguły zaczynamy od światła, bo tak w akwareli najlepiej. Tak więc dodamy sobie te plamy światła, a później będziemy dodawać cienie na drzewie. Daria, chcesz? Zmieszaj. Zobaczę tylko, jaki tak. Jest na pędzlu. Potrzebujemy, no właściwie tak, coś, może bardziej ugier. Mm-hmm. Wiesz, bardziej ugier, więc weź sobie trochę, trochę więcej żółtego, trochę ugru. Za zielony. Mhm. Tak, żółty, chromowy chyba nawet tu jest lepszy, bo mieliśmy w pędzlu troszkę ugru. I teraz dokładnie takimi dotknięciami, żeby pojedynczymi, nie za dużo, słuchajcie. Tych plamek tylko kilka zrobimy, ponieważ chcemy, super to robisz, ponieważ chcemy zachować dużo prześwitów pomiędzy konarami. Może tyle, bo tutaj pewnie ciemniejsze będą, tak? Czy wiesz co, jeszcze? Będziemy sobie przyciemniać. Możemy tak trochę roztapiszyć ten pędzel. Mm-hmm. Wiewiórka jest trudniej, bo ona ma po prostu miękkie włosie w przeciwieństwie do tego końskiego. Ale myślę, że można gdzieś też troszeczkę u góry. Gdzieś bym tutaj dodał. I ja cały czas takim bardzo suchym, względnie suchym pędzlem to robię, żeby wykorzystać fakturę papieru, która nam tutaj zaczyna działać. Ale myślę, że tyle, że... Dobra, żeby nie było tego za dużo, zawsze możemy najwyżej później
Jeszcze dodać, tak, tak. I co, czekamy teraz aż wyschnie? Nie, nie, nie musimy czekać aż to wyschnie. Ja proponuję, żebyśmy teraz dodali sobie ciemniejszego brązu. Możemy też dodać troszeczkę zieleni i po prostu będziemy przy tych plamach, które przed chwileczką nałożyliśmy, dodawać trochę ciemniejsze, tak żeby one się jeszcze ze sobą troszkę miały okazję zmieszać, przez to, że są mokre. Zawsze można psyknąć lekko spryskiwaczem. To wydłuża ten proces schnięcia. I pamiętajcie, to jest ten moment, w którym musimy zinterpretować troszkę naszą akwarelę i odejść od nadmiernej ilości detali, raczej uprościć je do plam. Nie będziemy rysować wszystkich pojedynczych liści. Malować, przepraszam. Także mieszamy ugier, troszkę zieleni. Chcesz? Mhm. Proszę bardzo. I z dużym wyczuciem, przede wszystkim szanując to, co pozostało niezamalowane, to jest bardzo ważne, zwracajcie uwagę na to, co niezamalowane, żeby zostało troszkę prześwitów prześwitów pomiędzy. Oczywiście na przykład po lewej stronie możemy sobie pozwolić na jakąś większą plamę, bo ona tam po prostu jest i takie większe plamy też są potrzebne. Mhm. No i pamiętajmy, że możemy też coś palcem przetrzeć, coś rozmazać. Zwłaszcza przy koniuszkach konarów polecam Wam takie delikatne dotknięcie palcem, ale bez przesady, żeby się właśnie za bardzo włochatem to drzewo nasze nie zrobiło, ale w kilku miejscach możecie to zrobić. Ja polecam, o właśnie, można tak kilka krawędzi rozetrzeć. Możemy teraz jeszcze troszkę przyciemnić farbę, którą mamy na pędzlu i dodać na przykład kilka takich trochę ciemniejszych plam. Gdzieś tam dodam jeszcze gałęzie, których do tej pory nie dodaliśmy. Coś zrobimy tutaj z nadmiarem tych białych plam po środku. Ja myślę, że może tam gdzieś pojawić się kawałek gałęzi. Ale cały czas zachęcamy Was do tego, żebyście raczej malowali plamą niż detalami. Oczywiście to mogą być na przykład pojedyncze plamki, które będą się łączyć w jakąś taką większą całość, ale raczej zachęcamy do plam trochę większych. I teraz będziemy cieniami, które nanosimy, wycinać w tych żółtych plamach, w tych jaśniejszych plamach, które nanosiliśmy, po prostu ich zarysy, jakby wydobywać je w takim negatywowym malowaniu. Przyda się taki pędzel lekko właśnie rozwarstwiony.
Zastanawiam się, Daria, czy tutaj na środku jeszcze jakiejś jaśniejszej... Tak, dodam jeszcze taką jaśniejszą taką plamę. Żółtą, bo trochę nam tu za duża dziura powstaje. Pamiętajcie, żeby zostawiać te błękitne prześwity, czyli zamalowujemy je w koło, ale zostawiamy je widoczne. Zaraz dodamy później jeszcze oczywiście trochę ciemniejszych konarów. Chcesz nałożyć taki żółty, bo jednak ta duża biała plama na środku z powodzeniem może być rozświetlonym, jaśniejszym konarem. Tak, tam trochę bieli zostaw, bo chcemy mieć chmurę, wiesz? Właśnie, żeby nam ta biel całkiem nie zniknęła, bo wiem, że to się później źle kończy. Tutaj nie musimy się spieszyć, no bo nie wyschnie nam specjalnie nic, więc ten proces już jest taki troszkę swobodniejszy, spokojniejszy. Oczywiście kilka detali można dodać, tak jak teraz dodaję kilka takich ostrzejszych plamek. Myślę, że chyba możemy jeszcze przyciemnić ten cały konar, bo one jednak mają swój cień, zwłaszcza tam, gdzie dotykają łąki. Może jeszcze tak tutaj troszkę tak jakby podciąć, że taki ocieniony fragment. Tak. Zachęcam do spryskiwania, wtedy farby ładnie się ze sobą, poszczególne plamy, które teraz nanosimy, miękko się ze sobą łączą i te miękkości akurat są tutaj wskazane, są dobre. Myślę, że to jest moment, w którym dodamy kilka gałązek. Myślę, że tu można jednak dojść praktycznie na styk do łąki, tak żeby... korona drzewa dotknęła łąki po bokach, ale z prześwitami, cały czas lekkie prześwity tam sobie zostawimy. Chyba dobrze te cienie zrobiły, dobrze, które tutaj się zdecydowanie teraz pojawiają. Słuchajcie, z prawej strony drzewa możecie je mocniej przyciemnić, ponieważ światło tutaj, właściwie to teraz nie mam pewności, z której strony pada, ale mocny cień z prawej strony dobrze robi. Po bokach ogólnie te mocne cienie dobrze robią, także myślę, że możemy sobie śmiało jeszcze... Tak jakby górne światło było tutaj. Tu jest chyba górne bardziej światło, masz rację.
Dobrze, weźmy sobie teraz coś mocno, mocno ciemnego i dodamy przede wszystkim w tych miejscach, gdzie mamy ciemniejsze cienie na koronie drzewa. Tak jak to rano dzisiaj robiliśmy, tam będzie widocznych więcej łodyżek. Dzięki nim taka ażurowa struktura drzewa zacznie być. Widoczne. Też kilka konarów. Ja potrzymam pędzel. Możecie pędzel trzymać bardzo blisko końca, wtedy cieńsze linie możemy robić z większą precyzją. Ja już pokażę, jak to u nas wygląda z bliska. Paznokieć też jest dobry w razie czego, żeby rozetrzeć taką linię. Ja myślę, że wymarzę chyba później tą kreskę, bo ona tutaj jest niepotrzebna. Smutna. Jest dosyć agresywna, nawet już ją wymarzę, o ile tam jest suchy papier. Tak, jest suchy. Bez niej zdecydowanie lepiej. Czasami jedna, dwie linie usunięte zdecydowanie poprawiają całość. Myślę, że właśnie gdzieś tutaj można nawet dosyć ciemno podziałać, pozwolić się rozlać farby i tak właśnie wygryźć troszkę jaśniejszych liści. Tak, to jest dobre posunięcie, żeby boczne fragmenty tego drzewa przyciemniać. Myślę, że jest super. O właśnie, przedrapania. Daria, genialnie to zrobiłaś. Słuchajcie, można paznokciem zbierać też, zsuwać farbę i wydrapywać takie jaśniejsze ślady. Mogę pędzelek? Ja tutaj czuję, że w tym miejscu podziałanie takim mocnym cieniem może jeszcze dużo dobrego zrobić. To jest taki medytacyjny proces. Decydowanie, co przyciemnić, gdzie i na ile przyciemnić, żeby drzewo zachowało maksymalnie dużo lekkości, ale żeby jednak też pokazać częściowo jego detale. To już trzeba tak bardzo spokojnie działać. Tak. Spokojnie i przede wszystkim patrzeć na całą pracę z odległości, żeby nie przedobrzyć w pewnym momencie. Tym już właściwie jeszcze tylko ten fragment, prawda? To ta góra już. Myślę, że tu możemy przyciemnić po prostu to miejsce. U was na pewno wygląda to inaczej. No musi wyglądać inaczej, bo farba u każdego z nas przy takim spontanicznym malowaniu inaczej się rozkłada, więc bardziej patrzcie na wasz obraz niż na nasz i kierujcie się tym, co podpowiada wam intuicja.
Ja myślę, że jeszcze jest za jasna ta tak, biała taki dziura. Średni ton by się tam przydał, na środku. Prawda? Ale zawsze dobrze, że jest za jasna, gorzej jakby była za ciemna. Ja bym troszeczkę zieleni dodała. Tak, jeszcze. właśnie. I szukam. Myślę, że w ogóle troszeczkę możemy gdzieniegdzie kapnąć zieleni na nasze drzewo. Zdecydowałem się jednak trochę przyciemniać te nasze żółcienie, bo one jeszcze się o to proszą, dobrze im to zrobi. Tak, teraz dzięki temu bardziej są rozmigotane liście. Tak. I przez to, że wyeliminowaliśmy nadmiar bieli z różnych miejsc, bardziej zaczęły świecić te prześwity pomiędzy konarami, stały się bardziej widoczne. Takie mamy medytacje przy drzewie. Mam nadzieję, że Wam się te medytacje podobają, że dobrze Wam się maluje z nami. Ten ugier chyba dobrze tutaj. Dobrze, tak. Robi takie lokalne ocieplenia. No to drzewo jest niesamowicie trudne wbrew pozorom. To jest cała malarska opera. To, co się na tym drzewie dzieje. I cały czas jest to balans między detalem a plamą. Chodzi o to, żeby nie przedobrzyć z detalami.
przyciemniajcie te miejsca nad prześwitami konarów, bo wtedy od razu dostajemy wdzięczny efekt cienia pod tymi kępami liści, tak? Pod tymi kępami, przez które prześwitują pojedyncze gałęzie. Co ciekawe, kilka ciemniejszych akcentów również na samej górze drzewa dobrze mu robi. Ale cały czas pamiętajcie o prześwitach nieba, o tym, żeby one jednak się pojawiały, żeby były widoczne pomiędzy konarami. Ja bym powiedział, że tu budujemy taką strukturę trochę gąbczastą, trochę strukturę. A na koniec jeszcze dodamy kilka akcentów białą temperą albo gwaszem. To będzie taka kropka nad i. Daria, myślę, żeby chyba zostawić na razie drzewa, zajmiemy się trochę łąką. Tak, zdecydowanie. Jak się nam troszeczkę odświeży oko, to jeszcze do drzewa wrócimy. Albo zostawimy takie, jak jest. Jak dopracujemy łąkę, to wtedy się okaże, co tam trzeba z drzewem zrobić. Dobrze, już się udało wszystko pokazać w kamerze. Ja proponuję chyba przyciemnić troszkę sam dół tej łąki. Tak, na pewno. No właśnie. Myślisz o takim szczeciniastym, czy raczej właśnie takim z włosia końskiego, żeby nieregularna plama była bardziej? Myślę, że z włosia końskiego albo wiewiórką. A ty na co stawiasz? Zrób tak, jak ty będziesz miał ochotę spróbować, wiesz, bo tu każdy... Wiele efektów będzie dobrych, tak naprawdę to ciężko przewidzieć, co wyjdzie, bo to zależy od masy przypadkowych czynników. Także ja nie mam jakiejś jednej koncepcji, który pędzel będzie najlepszy. Lepiej znam wiewiórkę niż ten koński, szczerze mówiąc. To weź wiewiórkę, jak chcesz, już ci ją oddam, bo chwilowo wziąłem. Ale może spróbuję tak troszeczkę. Dobra. Słuchajcie, najwyżej nie wyjdzie tak, jak chcemy. To jest normalne w akwareli, że warto przede wszystkim eksperymentować, nie bać się, liczyć się z tym, że akwarela zależy... Zaczęło nam się odrywać trochę. Co się zaczęło? Papier się marszczy, a zaraz go złapiemy, ale potrzymam ci palce, proszę bardzo. To, co jest pewne, to możemy zostawić taki najjaśniejszy pas na środku tej łąki, bo tam jest światło i mlecze. Ja znalazłem szarość pejna i okazuje się, że ona fajnie jeszcze działa na koronie drzewa, także trochę tu jeszcze porozrabiam tą szarością. Myślę, że... Rozmaluję. Tak. Właśnie podstawa to różnorodność. Ten ślad jest fajny. Ja bym go zostawił. Podoba, on tak, bardzo tak dobrze... Naprowadza jak gdyby, prawda? Na drzewo. Szarość pejna to jest taki kolor, który zawsze dobrze robi. Ja tutaj na drzewie jeszcze go troszeczkę dodałem. Czy jeszcze przyciemnić teraz tutaj, a może bardziej już teraz wiewiórką? Tak, już oddaję wiewiórkę. Chcesz jakąś zieleń na niej? Co byś... Troszkę może szmaragdowej. To ci to zrobię szmaragdową, bo akurat... chwilowo chyba tej nie mam. Chociaż zaraz coś tutaj jest, proszę bardzo.
O, taka mocna ciemna, tak? Myślisz, że aż tak? Tak, i proponuję ci na płasko, wiesz, całkiem bokiem. Słuchajcie, już pokażę, tak. Jeżeli chcecie dostać, chcesz fakturę taką dostać, tak. To zrobimy sobie próbę. Potem mamy papier na próby. Tutaj jakieś są wcześniejsze próby. Zobaczcie, jeżeli przyłożycie pędzel tak i przejedziecie i macie papier z fakturą, to pędzel wydobywa tę fakturę. Wiesz co, ja nie wiem, czy nawet jeszcze troszkę nie przyciemnić tej zieleni. Tak? Bo jak jest... Nie, że rozjaśnieje potem, tak? Ona trochę się rozjaśni. Proszę bardzo. Możesz sobie zawsze zrobić próbę, żeby wyczuć ten ruch. O, właśnie. Jak jest za dużo wody, no to nie wyjdzie ta szorstkość. Albo jeżeli macie gładki papier, no to ona też niekoniecznie wyjdzie. Się już podwija troszkę ten papier. Ach, miałem trzymać, widzisz. Dobra, trzymam. To fajne, to zostawił. I nie wiem, czy tutaj już po prostu całkiem mogę. Tak. Ja bym tutaj na dole po prostu dociągnął. Tak, już dociągnął tę zieleń do dołu. No, można wyciągnąć jakieś takie pojedyncze. Tak. Pojedyncze. No, mlecze. Zostawimy takie pojedyncze, troszkę większe. Kwiatki, jaje. Możesz to, żeby zbliżenie zrobić. Ja je obwodzę konturem. Słuchajcie, w akwareli jest najważniejsza odwaga. Czasami nie wiemy, czy coś wyjdzie, czy nie, ale podstawa to robić to tak, jak ty to zrobiłaś, wiesz, z zdecydowanym ruchem i niech się dzieje, co dziać się ma. Ale jeżeli to jest odważny ruch, to mamy dużo, duże prawdopodobieństwo, że stanie się dobrze dla akwarii. Coś jeszcze tutaj. Uspokoimy. Wiesz co, ja bym jeszcze gdzieś tam... Tam przyciemnić. Jeszcze odrobinkę przyciemnię cień od drzewa na trawie, bo on tam jest w sumie takim chyba jednym z najciemniejszych miejsc. Nie wiem, czy jeszcze troszeczkę go nie oziębić błękitem. Chyba nie. Pozwolę konarom się trochę połączyć z cieniem. Tak, to dobrze działa. Akwarela lubi takie połączenia. Ona tak już ma, że ciemne miejsca lubią się po prostu spotykać ze sobą i sklejać, łączyć. Tak aż teraz czuję się ciężar tej gałęzi. Otóż to. No i to jest ten moment, kiedy możemy jeszcze jakieś ostateczne przyciemnienia dodać koronie drzewa, czyli konsekwentnie postępujemy od świateł do najciemniejszych cieni. Kusi mnie cały czas, żeby tu jeszcze gdzieś coś wygryźć troszkę w środku.
z bardzo dużym, dużą ostrożnością. Chociaż przed chwilą mówiłem o odwadze. Myślę, że w życiu potrzebne jest jedno i drugie. Podobnie jak w rysunku. To są dobre słowa. Ja myślę, że chyba już. Czy ty, to ciebie jeszcze coś? Czyli się zastanawiam, ale nie jestem pewna nad tym miejscem. Czy ta jego delikatnie tutaj nad nią nie przyciemnić, żeby ona tak troszeczkę. Tak. Bardziej była właśnie częścią drzewa. Tak, 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 masz rację. Nawet myślę, że pod nią można jeszcze jakąś plamkę nadać. Chyba już. Tak, zostawmy to w świętym spokoju. Chociaż jeszcze jedną rzecz zrobię. Mam na myśli chmurę. Dotknąłbym dosłownie jeszcze obłoków, bo one sobie tutaj zostały. Myślę, że możemy je troszkę zmoczyć. Jeszcze minimalnie wycieniować, żeby podkreślić ich przestrzenność. Minimalnie podkreślam jeszcze horyzont, bo on jakoś tam znikł. Mam takie wrażenie, że jak troszeczkę te obłoki wyszły bardziej kontrastowo, to jakoś lepiej to wygląda. Lepiej wygląda, bo było za biało w tle za drzewem. Po prostu ono nie miało jakiegoś odpowiednika i wsparcia w tle. Nie ma.
ewentualnie jeszcze turkusem podkreślę krawędź wody, może nie aż takim. Ładnie z tymi żółciami wygląda. No, taki akcencik koloru. Myślę, że dobrze zrobił. Na samym końcu jeszcze palcem ostatnia plamka, ostatni akcent i tyle. Gotowe. Super. Bardzo dziękuję za wspólne malowanie. Dziękujemy Wam za wspólne malowanie z nami. Pożegnamy się jeszcze. Przede wszystkim podsumujmy może to, co dzisiaj robiliśmy. Mam nadzieję, że nas widać, bo trzymam kamerę w ręce. Podsumujmy to, co dzisiaj się tutaj działo. Chyba jesteś zupełnie w cieniu. Może się oświecimy się. O właśnie, będziemy lepiej wyglądać. Słuchajcie, po pierwsze, warto robić kilka podejść do jednego tematu. Jak widzicie, wyszła jeszcze inna wersja niż ta, które robiłem wcześniej. Warto przede wszystkim w akwareli raczej redukować niż mnożyć detale. Ale też nie za bardzo, żeby geometria nam tak, nie tak, tak, też nie, oczywiście. Nosi. Szukajmy różnych śladów i różnych narzędzi, niekoniecznie pędzel, czasami też palec, szmatka, ręcznik papierowy mogą być dobre. I malujmy drzewa, bo są trudnym, ale pięknym i wdzięcznym tematem. I naprawdę w akwareli przekonuję się o tym, cały czas ważne jest po prostu ćwiczenie, ważne jest malowanie pewnych tematów po kilka razy. Za każdym razem czegoś nowego się dowiadujemy i myślę, że akwareli uczymy się do końca życia. Nigdy nie będzie ten moment, kiedy będziemy w 100% zadowoleni z tego, co wychodzi. Jak słucham Józefa Zbukwicza, to on mówi, że nadal jeszcze nie do końca jest zadowolony z tego, co mu wychodzi. Mówi to jeden z najlepszych akwarelistów na świecie. Tak więc tak ma być. Akwarela jest piękna. Dajmy jej tylko czas i dużo, dużo ćwiczenia i doświadczenia. My bardzo dziękujemy. Jeżeli nasze zajęcia Wam się podobają, chcielibyście wesprzeć pracownię, to można to zrobić przez numer konta, który jest w opisie do tej transmisji. Można to zrobić dołączając do grupy OKO, w której otrzymujecie nasze komentarze do Waszych prac. Także zapraszam. Link znajdziecie również w opisie do tej dzisiejszej lekcji. No i zapraszamy już jutro o godzinie 10:00, jak zawsze, na ciąg dalszy, jutro pastele i dalej drzewa, bo mamy w końcu tydzień drzew. Dobrego wieczoru. Dobranoc.